Hej kochani, witajcie w kolejnym vlogu. Znowu załoda zaczynam. Ja wam kiedyś wspominałam, że mam problem z palcem w stopie. I wtedy wam powiedziałam, że ja wybieram się na zabieg. Właśnie jestem przed kliniką, nie wiem. Wtedy też wiele z was poprosiło, żebym zrobiła na ten temat film. I stwierdziłam, że to w sumie nawet dobrze, bo powiem wam, że ja ten problem mam od 15 lat. I myślę, że wielu z was może mieć taki sam problem i nie wie, do kogo się zwrócić, bo ja miałam na przykład problem, ogromny problem w Polsce ze znalezieniem lekarza, który by wiedział, o co chodzi tak naprawdę. Od zwykłych lekarzy, poprzez ortopedów, byłam nawet u nas w Żorach w klinice sportowej, gdzie miałam i prześwietlenia, i zastrzyki w palec ze sterydami. Nic mi nie pomogło. Potem byłam w Niemczech, potem byłam w Irlandii i naprawdę nikt mi nie pomógł. I w Polsce moja znajoma, która jest rehabilitantką, ona mi wtedy powiedziała, że to może być nerw, bo dokładnie w tym miejscu, gdzie mnie boli, przechodzi nerw. I może być coś nie tak z tym nerwem, może on być po prostu uszkodzony. I pomyślałam sobie, że to może być racja, bo ten palec zaczął mnie boleć w momencie pierwszej ciąży, kiedy pierwszy raz przybrałam na wadze i było większe obciążenie na stopie i po prostu ona mi to tak wytłumaczyła, że przez długi, długi czas paznokieć jednego palca uciskał na drugi palec dokładnie w to miejsce, gdzie wychodzi ten nerw i ten nerw mógł być w ten sposób uszkodzony. Od tamtej pory mam z tym palcem problem. Jak tylko pogoda się zmienia, jak tylko uderzę się gdzieś, jakby ktoś na mnie nadepnął, to po prostu to jest taki ból, ogromny ból. I ten ból czasami jest tak, że on promieniuje na całą stopę, więc sobie wyobraźcie taką sytuację, że leżycie w nocy, śpicie i nagle jest takie uczucie, jakby ktoś do was podchodził i igłą dotykał w palec. Więc no, wiele nocy nieprzespanych. Tak się cieszę, że tutaj znalazłam lekarza. On jest Chińczykiem i on od razu wiedział, o co chodzi, więc tak się cieszyłam. Natomiast on nie mógł u siebie wykonać zabiegu, który mi ten nerw jakby nie uszkodzi, ale on go, powiedzmy, zdeaktywuje. I nie mógł tego zrobić u siebie ze względu na jakąś drogą aparaturę, więc wysłał mnie tutaj do kliniki, której ma znajomych lekarzy, on im wytłumaczył, o co chodzi. Idę teraz na wizytę. Jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Trochę się boję, powiem wam, ale z drugiej strony obojętnie, może mnie boleć, trudno, ale po prostu sama świadomość tego, że może w końcu mnie przestać boleć i nie będę się bała za każdym razem, jak ktoś mi nadepnie na stopę, albo jak się uderzę. To będzie ogromna ulga. Mam nadzieję, że to pomoże, ale jak to będzie wyglądać, jak ja mniej więcej wiem, jak to ma wyglądać, ale już jestem teraz trochę spóźniona, więc biegnę tam, a potem wam wszystko opowiem. Jak mi się coś uda nagrać i jak w ogóle będę miała dzisiaj już ten zabieg, to wszystko wam opowiem. Może mi się uda zrobić jakieś ujęcia. A wy trzymajcie za mnie kciuki. Dobra, jestem już w gabinecie. Była pielęgniarka, która zrobiła ze mną wywiad. Tutaj muszę sobie usiąść i poczekać teraz na lekarza. Już wypełniłam wszystkie dokumenty. Zawsze tego jest sporo. Upocona. Już jestem z powrotem. Czekajcie, wyłączę auto. O, tak będzie lepiej. Aktualizacja. Doktor wiedział dokładnie, co mi jest. Nawet mi to wszystko rozrysował. Nie wiem, czy to widać. Tak. To jest mój palec. Tu są kości palca. Tu jest jeden nerw, tu jest drugi nerw. Tu mam właśnie ten punkt, który mnie boli. I tak, póki co nie mógł mi jakby znieczulić permanentnie nerwu, czyli jakby go wyłączyć, bo powiedział, że musi zrobić dwie takie próby. Więc dostałam dzisiaj zastrzyk jakby w podstawę tego nerwu i dokładnie w to miejsce, gdzie mnie boli.
i mam tak za tydzień się zgłosić. Oczywiście już był problem na recepcji, że nie ma dat i dopiero na marzec są, więc będę musiała chyba do tego lekarza zadzwonić. Oni powiedzieli, że będą mi dzwonić, muszą porozmawiać z jego pielęgniarką. To jest bardzo częsty problem tutaj z umawianiem się w ogóle na wizytę u takich specjalistów. Póki co, słuchajcie, muszę przyjechać do domu i dotknąć sobie tego palca, czy nie będę nic czuła. On tak sprawdza, mówi, a dzieci boli, 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 i tak mi przycisnął dokładnie w to miejsce. Myślałam, że tam, o, zjadę. A ja mówię, to mnie boli. Mówię, a jeszcze bardziej będzie mnie bolało za jakieś pół minuty. Straszny ból. No, ale w każdym razie jestem w dobrych rękach. Nawet jeżeli to będzie trwało, nie wiem, parę miesięcy, to wiem, że to się w końcu skończy i macie, jeżeli macie podobne problemy, to nie musi być dokładnie to samo co ja, ale jeżeli macie taką jakąś kondycję fizyczną, która wam uprzykrza życie, to nie poddawajcie się, tylko szukajcie lekarzy, bo widzicie, jak w moim przypadku, ilu lekarzy musiałam odwiedzić, żeby trafić na tego, który dokładnie wiedział, o co chodzi, a dla innych to były po prostu zagadki i takie marne próby. Ja już naprawdę dostawałam tabletki przeciwbólowe, jakby, co wiadomo, że nie jest co nie jest wyjściem, bo trzeba szukać tego zawsze źródła bólu. Ale mam taką ulgę, że już teraz będzie lepiej. Także was też nakłaniam, jak macie jakąkolwiek przypadłość, która was męczy, a wasz lekarz nie jest w stanie wam pomóc, to idźcie do drugiego lekarza, trzeciego, czy nawet czwartego. Tak długo szukajcie, aż znajdziecie. No, ja w końcu trafiłam nie do dermatologa, nie do ortopedy, tylko do neurologa, który właśnie wiedział od razu, o co chodzi. Także szukajcie swoich lekarzy. No, ja pojadę do domku i zobaczymy, co tam w domku. Jeszcze muszę Zuzię odebrać po drodze, bo Zuzia dzisiaj kończy o 3:00. Hej, witajcie w niedzielę. Nie pamiętam, na czym skończyłam ostatniego vloga. A, chyba w aucie, tak? U lekarza. Pamiętam. Jak słyszycie, dziewczyny u góry ćwiczą. Dzisiaj Hania ma koncert. Taki świąteczny już, bo będzie jak co roku taka tradycja tutaj, że obok w mieście zapalają choinkę i jest takie oficjalne zapalenie, oświetlenie choinki, na którym właśnie gra orkiestra szkolna i grają właśnie świąteczne piosenki. Ale dziewczyny teraz u góry od wczoraj ćwiczą Bohemian Rhapsody, Queena. Tak jakoś się zgadały, że i jedna i druga potrafią to grać i ćwiczą razem. Także mamy i trąbkę, i saksofon od rana. No, a my jedziemy teraz do kościoła, potem jedziemy coś zjeść. No, a potem, słuchajcie, chyba zabieramy się już za dekoracje. Znaczy Tomek zniesie wszystkie pudła, będę chowała wszystkie jesienne dekoracje i wystawiała już świąteczne. Już na okolicy sąsiedzi postroili do mamy. Nie wszyscy, ale wielu z nich. Ja wiem, że dzisiaj też wielu sąsiadów planuje to zrobić, więc mówię, a dobra, możemy zacząć. Mówię, cały tydzień mamy na to. Co ja mówię, cały tydzień? Przecież my wyjeżdżamy w tym tygodniu do Waszyngtonu. No. Sebastian? Co robisz? Nie. Co robisz? Nie. Dziewczyny, chodźcie! Mamy cię. Dobra, dziewczyny nie chcą iść. Halo, halo, halo. Dziewczyny, idziemy. Wychodzimy. Mamy was. Zuzia! Thank you.
Who could foresee the fall? Maybe it's time to decide what to do with the fact that it happens to us all. From time to time it all comes around, and no one knows the end. We're all building bridges slowly, tearing them down fast to start over. We're all trying to gotowa, musi być na czarno. Miała włoski na wałki. Yes. Jeszcze tak nie potrząsa, nie ostygnę dobrze. Aha. Powiedziała, że wygląda jak... 60. Jedziemy! A tu już pudła czekają na jesienne dekoracje. Dobra, musimy kawałek przejść. Dojechaliśmy. Dojechaliśmy, ale już jest korek. Zawsze jest tak. Ale żeby nie kombinować, to stanęliśmy kawałek dalej i po prostu tutaj prosta. Tam, gdzie widać ten budynek z przodu, to już jest tam. Wiem, że trzęsę, sorki. Nie ma czasu na zatrzymywanie się. A tu już jest nawet zablokowana ta ulica. Są takie atrakcje już świąteczne. Zobaczcie. Kiedmuchańce. O, jest ta kula śnieżna, co w zeszłym roku. Ale już jest chyba kolejka do tego. Śliczne takie miasteczko, zobaczcie. Bardzo takie małe amerykańskie miasteczko. W sumie to tylko jedna ulica tutaj. Ale za chwilę ponagrywam, bo jest głośno i cały czas trzęsę. Dotarliśmy na miejsce. O, tu jest ten Mikołaj. Tak, jest bezpieczne spotkanie z Mikołajem. Och, żeby się już te cholerstwo skończyło. Żeby normalne czasy przyszły znowu. To nieprawdziwy? Czemu? Prawdziwego nikt nie widział. Aha, żeby się nie pokazał, tak? Bo to są pomocnicy Mikołaja jeszcze. No, to jest pomocnik Mikołaja. No, przyjechał ze swoim elfem. Może to jest jego żona, co tam? Elfica. Idą, wreszcie idą. Ratują sytuację. Tutaj na drabince jest właśnie ta najlepsza nauczycielka, o której zawsze dziewczyny mówiły z gimnazjum. Z właśnie z ich orkiestry. Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around,
keeping people please. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Cause I missed you so I'm letting go of everything but you. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Christmas memories. I've been wrapping presents for you. I've been hanging marbles in the tree. And I've lit my house with Christmas lights. So you should come back home to me. And when we wake up in the morning, I'm gonna play those carols that you love. We'll be singing all the melodies until the sun comes up. These are the good times with you. Baby, this year it's just gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, and I've been longing to hold you close. Forget about everyone else. Isn't this how it's supposed to be? Making our Christmas memories. Oh, oh, la 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 la. Oh, 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 la 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 la. La la. Making our Christmas memories. Yes, these are the good times with you. Don't even care what we do if I spend it with you. It's gonna be you and me. Hang by the fire and chill. Christmas memories. Teraz się mnie zaresztują. Ktoś to zagrabił. O, słuchajcie. Tomek w ogóle z takim bananem na twarzy, bo pierwszy raz był na takiej, jakby to powiedzieć, małomiasteczkowej imprezie tutaj. Naprawdę, to jest taka bardzo maluteńka miejscowość. I to tak, no tak. To jakby u nas się pojechało gdzieś na wieś, na jakąś taką imprezę, trochę taką, może nie wiejską, ale na taką mniejszą imprezę, o, tam gdzie się wszyscy znają. Tak, o, Gilmore Girls. O, dokładnie. Teraz w temacie, bo właśnie oglądam drugą serię, tak się wkręciłam w tej serial. Tuzia, powiedz coś. Arrivederci. 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 Buenas noches. A jak wam się podobał dzisiejszy vlog, to pamiętajcie o małych łapkach w górę. No, a my serdecznie was pozdrawiamy i widzimy się w kolejnym vlogu. Pa!